Pisma świętego Franciszka z Asyżu. Rozdział 11. Bracia nie powinni przeklinać ani ubliżać, lecz miłować się wzajemnie. Wszyscy bracia niech wystrzegają się słów obelżywych i sprzeczek. Niech starają się raczej, o ile Bóg da im łaskę, zachowywać milczenie. Niech nie sprzeczają się ze sobą ani z innymi, lecz niech starają się odpowiadać pokornie, mówiąc: sługą nieużytecznym jestem. I niech się nie gniewają, bo każdy, który gniewa się na brata swego, będzie winien sądu. Kto powiedziałby bratu swemu: bezbożniku, będzie winien rady. To by rzekł: głupcze, będzie winien ognia piekielnego. I niech się kochają wzajemnie, jak mówi Pan: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I niech czynem okazują miłość, jaką mają względem siebie, jak mówi apostoł: nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. I niech nikomu nie złorzeczą, niech nie szemrzą, nie ubliżają innym, ponieważ jest napisane: obmówcy i oszczercy są Bogu obmierzli. I niech będą uprzejmi, okazując wszelką łagodność względem wszystkich ludzi. Niech nie sądzą i nie potępiają. I jak mówi Pan? Niech nie roztrząsają nawet najmniejszych grzechów innych ludzi, a raczej własny grzech niech rozważają w gorzkości duszy swej. I niech usiłują wejść przez ciasną bramę, bo Pan mówi: ciasna jest brama i wąska droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują.